Rafał, jak powstawał twój nowy singiel? Wow, piosenka głośniej. Wiesz co, to taki proces, który jakiś czas temu... Zawsze jest tak z piosenkami, że piosenki mają jakieś pomysły, no potem mają pewien jakiś taki finalny wydźwięk. Piosenka była troszkę przearanżowywana teraz od początku roku i tak naprawdę czekałem na taki moment, żeby dopiąć tą warstwę tekstową, jeszcze to wszystko jeszcze raz zaśpiewać, jakoś tam złożyć. Więc na początku była pierwsza wersja, a potem poprawiliśmy troszkę i tekstowo, i aranżacyjnie. Więc to był taki, jakiś taki proces, który się toczył przez jakiś czas. Ale fajnie, bo z Wojtkiem i z Przemkiem Pułkiem, Wojtkiem Byrskim, to już pracowaliśmy przy kilku piosenkach, więc taki fajna ekipa wspólnie ponownie do tego się złożyła. Ja wsłuchiwałam się także w tekst i on jest dość taki szczery. Czy był inspirowany poniekąd jakimiś wydarzeniami z twojego życia? No tak, oczywiście. Ja myślę, że ta piosenka akurat idealnie obrazuje to, co u mnie się działo przez ten ostatni czas, bo Eurowizja Eurowizją, ale też to, że akurat miałem sytuację, że rozstaliśmy się z moją partnerką przez po wielu, wielu latach. No ta piosenka trochę jest osobista. Ona mówi właśnie o tym, że wiesz, że po prostu tak jest początek, a może dziś tak jest, że miłość nie ma czasu trwać, szybko nudzi się i szuka ciągle nowych nas i tak dalej, i tak dalej. Czasami też biegniemy, czasami też nie potrafimy się jakby zająć tymi sprawami uczuciowymi, pogoni za pewną codziennością, pracą i tak dalej, i pewne priorytety się po prostu rozjeżdżają. Ale też mimo wszystko trzeba powiedzieć, że w tej piosence jest jakiś optymizm też, ona jest taka lekka i wakacyjna, który mówi o tym, że zawsze jest coś nowego i po prostu trzeba wyśpiewać to głośniej na cały świat i po prostu czekać na to, żeby się coś nowego w życiu przydarzyło. I myślę, że to nastąpi za jakiś czas. A ty na jakim etapie teraz jesteś? Na etapie żałowania tego, co było, czy raczej właśnie na szukaniu jakichś takich nowych, powiedzmy, doznań? Nie, wiesz co, nowych doznań, ale no to brzmi. Nie, wiesz co, zawsze jest taki moment, kiedy trzeba się trochę wyciszyć, kiedy trzeba troszeczkę pewne rzeczy przeanalizować, bo to jest przykra sprawa i to jest przykra sytuacja. Dla mnie osobiście to było bardzo przykre. Natomiast to trzeba było gdzieś tam, powiedzmy, odchorować i przetłumaczyć sobie w głowie. To nie jest tak łatwo. Widocznie u niej to troszeczkę szybciej trwało, u mnie trochę dłużej, więc ja jestem na takim etapie teraz pracy, spokoju i powolnego otwierania się na coś tam po prostu w przyszłości, ale nie za wszelką cenę. Ja myślę, że to wszystko samo się wyjaśni w właściwym momencie.